kochani, to jest playlista właśnie specjalnie dla was, specjalnie dla uczniów, dla osób, które zaczynają grę na gitarce i chcą mieć jakoś to usystematyzowane, więc to się będzie pojawiało na playliście. Po pierwsze, zapraszam serdecznie do zasubskrybowania kanału, koniecznie nacisnąć subskrybuj, nacisnąć dzwoneczek, bo przez nieklikniecie tego dzwoneczka po prostu czasem nie widać tych filmów, które wrzucam. Poza tym tak, serdecznie zapraszam, z racji, że jest październik, zapraszam do zakupu mojego kolędnika, gdzie są kolędy, jest tekst, akordy i tabulatura. Bardzo serdecznie zapraszam, jest 20 parę akordów, które ja akordów, 20 parę kolęd, które wybrałem. Tam zakupić to można tam na dole. Na hasło, jak wpiszecie w uwagach do zamówienia kolędnik, to jest 20% zniżki będzie. Dobra, teraz rozkminiamy. Stand By Me. Bardzo fajna piosenka. Składa się z czterech akordów. G, E-mol, G-dur, E-mol, C-dur, D-dur. I teraz kolejność, jaka jest zagrana cała progresja akordów, to jest tak. G, G, E, E, C, D, G, G. Czyli G otwiera i zamyka nam tu progresję akordu, prawda? Czyli zaczynamy od dwa razy G i kończymy też na dwa razy G, no nie? I teraz najprostszy sposób, jakim to można zagrać, to jest po prostu zagranie na całą nutę, czyli uderzamy na pierwszą ćwierć nutę, w sensie, żeby trwała całą nutę po prostu, czyli mamy... 4. To jest najprostszy sposób. I teraz tu, widzicie to wyraźnie, prawda, że jeżeli mamy raz, dwa, trzy, cztery, to tutaj w trakcie tego uderzenia możemy mnóstwo rzeczy robić. Możemy ten po swojemu uderzać. Na przykład mamy... Tutaj po prostu można sobie dowolną improwizację robić. Ważne, żeby się zmieścić w tych czterech, prawda? Bo jeżeli, no załóżmy, dobra, perkusista nabija i mamy raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. I my sobie gramy akord, który trwa przez pięć, a powinien grać przez cztery, to wiadomo, że coś tutaj jest nie tak, prawda? No ale dobra, najprostsza wersja to po prostu jest uderzenie raz na cały takt. Dym, dym, du, du, dym. To jest spoko. Można oczywiście sobie to troszeczkę utrudnić teraz. Druga wersja. 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4. Czyli po prostu gramy ćwierć nutami, prawda? Jeżeli to byłoby cała nuta, raz, 2, 3, 4, to na każde raz, 2, 3, 4, raz, 2, to gramy po prostu ćwiczutami. To też jest spoko, jak najbardziej, żeby tutaj ktoś mówił, o kurde, ale tutaj prościzna. Nie, to oczywiście, jeżeli nas jest dwie gitary, są trzy gitary, to jedna może grać po prostu właśnie to, a druga może grać dowolny jakiś inny rytm. Chodzi o to, żeby się zgrywało, żeby nie wszyscy musieli zawsze grać to samo bicie, prawda? Czyli to były na ćwierć nuty. Uderzałem w dół. Widać było, nie? Raz, dwa, trzy, cztery. Uderzenie w dół powoduje, że mamy wszystkie dźwięki podobne. Podobnie brzmiące. Dobra, kolejna wersja zagrania tego. Uwaga.
zawsze to wychodziło, ale po uderzeniu mam tak jakby taką czkawkę. O, to jest dobre określenie. Gramy czkawką, mamy... Czyli mamy... W sumie trzy, no nie? Mamy... No nie, czyli mamy zbliżony rytm do tego, co gra bas. Prawda? Tym, 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 tym. I to drugie, to jest uderzenie po prostu jakby X-ów. To można było zaznaczyć, to jest X. Czyli nie dociskam, tylko... O, widać, poruszyły się palce. Tu jest dźwięk. Teraz nie ma. To jest ten właśnie X, czy mamy... Oczywiście można byłoby teraz zrobić kolejną wersję, że mamy... Tutaj stuknięcie. Mamy zamiast tego to mamy po prostu uderzenie tutaj. To też jest fajny taki rytmiczny element, no nie? Ja to uderzałem jeszcze raz, bo miałem bardzo, bardzo fajnie to, bardzo to fajnie wygląda. Ostatni motyw, który bardzo fajnie też brzmi, najtrudniejszy w sumie, że mamy po uderzeniu akordu. Gramy na najgrubszej strunie. Tu przybliżę się. Bardziej po prostu tą najgrubszą strunę, bo tam jest grany na trzecim, na drugim progu mamy. Nawet to mogłaby druga osoba grać, prawda? Ale to oczywiście w jednym, jako jeden gitarzysta też można zagrać. 3-2-3. 3-2-3. 3-2-0. Bo tu mamy teraz akord e-moll. 0-2-0. Później akord C. Możesz powiedzieć, że ojej, jakie to skomplikowane. Tu po prostu chodzi o to, że mamy najgrubszy dźwięk, najgrubsza struna, najgrubszy dźwięk, najgrubsza struna z danego akordu jest zaakcentowana. Tu akurat zagrane 3-2-3, bo akurat tutaj tam, tu akurat idealnie to pasuje. Po prostu... Zapraszam do subskrypcji, do kliknięcia dzwoneczka, do zakupów kolędnika i zobaczenia następnym razem.